To jest rabata warstwowa, którą robiłam też na jesień. I tutaj ta część koło tej ogrodzonej była robiona na trawniku. Najpierw poszły kartony, potem trawa, różne rodzaje ściółki, co udało się zebrać, jak widać, i liście, i różne iglaki, i troszkę kurzaka tutaj było wysypane. I ja ją cały czas tak przykrywałam, też wrzucałam tutaj podczas zimy różne resztki z kuchni, później to nakryłam, tu ostatnio to znowu nakryłam. To jest dość głęboko już i teraz będę tu wsadzać drzewokos. I jak się tak próbuję dokopać, to samej tej ściółki jest już trochę warstwa. I tutaj są też takie grubsze czasem gałęzie. Nie jest to sam mięciutki kompost, ziemia, ale nie ma śladu po kartonach, nie ma śladu po żadnej trawie. I już tutaj taka warstwa pozwala na wsadzanie różnych roślin. Także myślę, że efekt jest fajny. I nawet z trawnika takiego jak tutaj jest, ze zwykłej trawy, można zrobić grządkę, rabatę gotową, bez przekopywania, no w pół roku.